Cześć, jestem Michał. Jestem zwykłym dostawcą pizzy. No, jestem też tym gościem, który właśnie dostał w mordę. No, nie zastanawiacie się, jak dostawca pizzy znalazł się w takiej sytuacji? No to zobaczcie sami. Halo, szefie? Cześć, Michał, słuchaj, robisz coś ważnego? No, oglądam sobie. Co oglądasz? No, a włamywacz na 120 mówi? No, nie za bardzo. No właśnie. Dobra, słuchaj, trzeba wykonać nowe zlecenie na palicy. A, czyli pewnie znowu pepperoni na grubym? Tym razem hawajska. A, hawajska? No, coś nowego w końcu. No, nareszcie. Dobra, jeszcze mi szefie powiedz, gdzie odbiór towaru? Tam koło Bonarki, na takim prawniczku. Dobra, to będę za 10 minut. O, 10 minut? Chłopie, na czym ty jedziesz? Szefie, jakbyś mnie nie znał, no oczywiście, że na rowerze, na czym innym bym jechać? Nie no, chciałem tylko słyszeć, jak to mówisz. Dobra, trzymaj się. No to do usłyszenia, szefie. Do usłyszenia, cześć. Że znowu mała hawajska. No, hawajskie zawsze. Jest to bardzo większe pudełko do takiego małego chipa. Cicho z tym chipem. Pokazuj go. Jest taki małe to jest. Ile to jest warte? Słyszałem, że coś do Balic. Ja jestem lecę do Balic. Trzyma. Cholera! Połączenie przychodzące od mama. No, halo, cześć mamo. Cześć, Michałku.
Słuchaj, mógłbyś odebrać Adasia z urodzin u kolegi? Ale o której? Dość późno, 17. 17? Dobra, no. Dobra, muszę kończyć, cześć. Bardzo dziękuję, buziaczki. Dzwoń do Karola. Siadam, Michał, czy tam? Karol, tak, masz moje pudełko z tymi rzeczami? Pewnie, że mam, no przecież ci obiecałem, nie? Dobra, no to cześć! Aha, cześć. Tamto, cały Michał. Nigdy nie zapyta się, co u ciebie, co słychać. Już, idę, idę. Jo, idę. Siema. Co, siema? Tak, mam problem i nie wyrywałem jeszcze swojej koleżanki. Już. A na ogonie mam jakiegoś gościa, który goni mnie od pół dnia i bardzo mu zależy na tym shipie do tego stopnia, że próbuje mnie zabić. Ale, o co, ale dlaczego? Nieważne. Nie wiesz, myślisz. Teraz szybko dzwonię do bossa, dowiesz się, kim jest ten gość. A, i wgraj mi jeszcze najszybszą pracę do balizm. Dobra, ej, tu masz pudłę. Dobra, super. Nie, ej, już grać ma pracę. Naprawdę? Fotelik to jest to, czego teraz najbardziej potrzebujesz? Ja nie, ale ty tak. Co? Po południu zawodzisz mi to na balicy, dobra? Jezus Maria. Dzięki! Ale czekaj. Ten człowiek, który cię goni. No dobra, ale mów szybko. Mianowicie to jest człowiek niejakiego Manfreda von Richthofena, któremu naprawdę chyba zależy na twoim chipie, no wiesz, konkurencja, nie? Tak, dzięki wielkie. Okej, nie ma problemu. Dobra. Aha! Mama cię brenda. A dzięki wielkie. Masz u mnie pizzę? Zgodny z opisem? Ja nie wiem, ja to dostawcą tylko jestem. Niech będzie. Przekażę, że reszta pasów płynie się na konto. Ty mi powiedz, ten chip serio warty milion? Tak. Jeszcze jedną rzecz, jedną rzecz! Wszystko okej? Okay? Panie, proszę pana, wszystko okej? Okay? Tak. Dobra. To jest pana towar. Pan wstaje teraz. I pan leci jak najszybciej stąd. Polecam cię na przyszłość, jak coś. No, w końcu, ciśniemy. Masz ten fotelik, który cię prosiłem? Mam. Dawaj go. Dobra. No chyba ci ułatwiłem robotę, nie? No i to jak, chłopie? Podaj ten fotelik w końcu. Ale masz u mnie jutro pizzę, świetnie. I pamiętaj o tym rowerze. Daj ten fotelik! Dzień dobry, ja po Adasia.
siadasz tutaj, wyglądasz bajki, to później wrócę. A gdzie idzie? Lepiej oglądaj te swoje bajki. Jeszcze? A więc kolejny raz mnie zawiodłeś. Tym razem po raz ostatni.